Jesteśmy? Dobrze. Super. Dobrze, moi kochani. Cóż, dzisiaj nasze spotkanie, spotkanie czwartkowe, spotkanie przedświąteczne, spotkanie związane z historiami działania Noni, ale z historią Noni, ale także i z stroną naukową związaną z Noni, więc. Taki jest nasz czwartek zawsze, prawda? Taki jest nasz czwartek. Jeszcze tu Marysia dołącza, poczekamy sekundeczkę pewnie, a chociaż nie, właściwie to dołączy. Tu prezentacji nie włączam na razie, dlatego że chciałbym dzisiaj, tak sobie pomyślałem, trochę porozmawiać, wiecie, o stronach, porozmawiać o stronach, porozmawiać o tych dostępnych materiałach, z jakich można korzystać w sieci, bo trochę tego jest. Na dzień dzisiejszy jest kilka rzeczy, z których można naprawdę świetnie korzystać, do tego, żeby komuś no, dzielić się z kimś tą informacją. To, co on zrobi, to już jest jego, wiemy sami, to już jest jego jakby sprawa. Chciałoby się oczywiście, żeby do ludzi to gdzieś tam docierało, z tego powodu, że no, jest to super wsparcie, sami wiemy. Ja mówię, te 20 lat stosowania Noni pokazuje wartość tego. To jest 20 lat, to nie są 2 lata, to nie są 2 miesiące, to nie jest nawet 10 lat, to jest 20 lat w tej chwili. Mija 20 lat, jak korzystamy z Noni non-stop i mając te swoje 65, bo no niestety czas płynie, to człowiek i tak się świetnie czuje, świetnie funkcjonuje, naprawdę. A widzę często gdzieś tam. Przez czasy budowania tego samego przedsięwzięcia, ale człowiek widywał ludzi dobrze po 70, dobrze po 80, po 90, którzy byli w super kondycji, korzystając tam wtedy wówczas 15 lat, 16 lat, 14 lat z Noni i tak dalej. I to jest mega. Daje to dużo. I dzisiaj mam takie właśnie dwie historie, z którymi się będę chciał też z wami podzielić. Dwie takie rzeczy, nie jakieś ekstremalne strasznie, ale ogromnie cieszące, bo to widać, pięknie widać, ale myślę, że zanim cokolwiek, to poprosimy Zuzię, czyli doktor nauk medycznych Zuzannę Jeziorską, naszą kochaną. Wielkie dzięki za wczorajszy wykład. Świetny, wspaniały, naprawdę super wykład dotyczący Noni i cukrzycy. Cukrzycy, czyli tego problemu, mega problemu, cały czas mega problemu ogólnie zdrowotnego dla wielu ludzi. Także dzięki Ci, Zuzieńko, za ten wykład. A dziś, no nie wiem, dziś coś masz pewnie dla nas. Coś tam. Znaczy, mam, ale to od, czy mam i nie mam. To znaczy, mam, ale w kontekście tego wczorajszego spotkania na Zoomie. Mianowicie, znaczy, no nie, oczywiście, o no nie. W czym rzecz? My się, chciałbym, żebyśmy nauczyli się, ja to wielokrotnie już powtarzam, ale teraz jest okazja, żeby to po raz kolejny powtórzyć, żebyśmy nauczyli się myśleć o Noni jako o działaniu Noni tak kompleksowo, całościowo. Dlaczego? Dlatego, że my się nauczyliśmy poprzez nasze systemy edukacji, no ja to szczególnie, tak szufladkować się przedmiotowo. Znaczy, nawet wracając do tej szkoły podstawowej i potem już tam troszkę dalej, to jak byliśmy na fizyce, to byliśmy na fizyce. Potem przeszliśmy na matematykę, to już nie potrafiliśmy nic przeliczyć, no bo to już inny przedmiot był. I to się tak za nami ciągnęło. No, ta medycyna też poszufladkowana na organy, na jakieś jednostki chorobowe. Naprawdę są specjaliści i są lekarze otwarci, którzy widzą te zależności. No, niestety nie każdy. I my to zaczęliśmy to robić z Noni. Zauważcie, że my mówimy o cukrzyca, no, Noni w cukrzycy, Noni w chorobie Alzheimera, Noni gdzieś tam, Noni gdzieś tam, Noni gdzieś tam. I zauważcie, że to, co ja wczoraj mówiłam, na przykład, mówiłam o takim hormonie GLP-1, ale mówię, no nazwy, no to ja sobie tam mówię te nazwy, ale to można sobie pominąć. Ten hormon znajduje się, jest uwalniany w jelicie cienkim na sygnał, który przychodzi od pokarmu. Jest pokarm, tak mówię obrazowo, no bo tam sygnał od pokarmu, nie? Ale jest pokarm,
komórki uwalniają ten hormon GLP-1. I co on robi, ten hormon? On działa na odcinku, tu Basia będzie zachwycona, jak powiem, jelito-mózg. On powoduje to, że my kontrolujemy łaknienie. Jest to niezwykle ważne w cukrzycy, ja o tym mówiłam, no bo tu chodzi o kontrolę masy ciała, między innymi o tą tolerancję glukozy. Niemniej jednak to działa w ogóle. To działa nie tylko w cukrzycy. To, że my mówimy, że no jak się napije noni, znaczy chce mi się jeść, ale się napije noni i potem się nie chce jeść. Albo mam mniejsze łaknienie. No to są to wszystkie czynniki związane. Te, które dotyczą cukrzycy, to dotyczą w ogóle naszego organizmu, w ogóle naszego funkcjonowania, nie tylko tej cukrzycy. Albo weźmy ten enzym AMPK. O, to jest bardzo znany i głośny jest. Enzym, który daje energię tak naprawdę. Enzym, który jest w każdej komórce, on jest, ale też musimy mieć świadomość, że im jesteśmy starsi, im jesteśmy bardziej chorzy, to ten enzym nawet nie zawsze jest aktywny. Nawet jak jest, no to on gdzieś tam jest uśpiony, albo jest mniejsza ilość, jest trudniej go aktywować. A więc tak, on jest. On odpowiada za produkcję, to już znacie te terminy, więc tam Węgrom to nawet nie mówiłam, o produkcję w mitochondriach ATP. Chociaż powiedziałam, ale chyba nie zrozumieli. Wy to jesteście już otrzaskani z tymi nazwami. I co się dzieje? I rzecz w tym jest, żeby jak najwięcej aktywować tego enzymu. Noni to robi. Noni ma takie działanie jak aktywator, jak substancja aktywująca. Ja tam mówiłam o takim aktywatorze farmakologicznym ICAR, który się nazywa, i on jest nawet zabroniony, ponieważ sportowcy zaczęli go używać, bo to zwiększa wytrzymałość organizmu. I on jest w tej chwili na tej liście substancji zabronionych. I te komisje antydopingowe po prostu nie pozwalają stosować tego ICAR-u. Ale w noni idealnie pasuje. To tak jak ja tam podawałam, to jest zamek i klucz. Zamek i klucz. To jest idealnie, noni jest jakby wkomponowane w to aktywowanie akurat tego enzymu. Jest tam kolejny taki receptor gamma, który też na nasze noni jest jakby agonistą. Co to znaczy agonista? To znaczy łączy się z tym receptorem, wywołując określoną pracę naszych genów. Znaczy uruchamiając albo hamując, co zależy w jakich sytuacjach, tam uruchamia mnóstwo tych genów. Albo jeszcze jeden tylko przykład. Ten NRF2 też bardzo znany, często powtarzany. To jest bardzo ważny czynnik, to jest bardzo ważne białko, bo co ono robi? Ono reguluje przede wszystkim naszą oksydację całą. Czyli jeżeli mamy nadmiar wolnych rodników, to białko NRF2 uruchamia geny, które z kolei powodują, że nadmiar tych wolnych rodników jest zniwelowany. Likwidujemy stany zapalne. Ja mówiłam wtedy tam o gojeniu się rany, bo to było czy jest ważne, że to hamuje stany zapalne, hamuje rozwój substancji szkodliwych. Też uruchamia takie geny, które metabolizują te substancje szkodliwe. Także wiele rzeczy, których jest dla cukrzycy, to nie jest tylko dla cukrzycy. Starajmy się myśleć całościowo. To jest w ogóle w różnych sytuacjach zdrowotnych dla zdrowia człowieka, nie tylko dla cukrzycy. Cukrzyca przy okazji. No i to tak w odniesieniu do tamtej prezentacji chciałam zwrócić na to uwagę, żebyśmy pamiętali o tym, że noni działa całościowo, żebyśmy starali się tak myśleć, a jeżeli ktoś chce szczegółowo, no bo tak jak oni chcieli tam Węgrzy, żeby im mówić o cukrzycy, no to mieli powiedziane o cukrzycy. Zresztą, Nagadałam wiesz, się. dzięki, nie, nie, świetnie, bardzo Ci dziękuję za to, dlatego że wiesz, to pewnie wynika tak, z tego naszego nawyku, z tego, że my też spodziewamy się, że ludziom trzeba konkretnie, w punkt, centralnie. Wszyscy są, no, to co mówisz,
lekarz od oka, lekarz od ucha środkowego, lekarz od ucha zewnętrznego. No przesadzam trochę, ale wiecie o co chodzi. No generalnie tak to jest. Od nosa, tu od tego. Dziś ta specjalizacja jest mega, nieprawdopodobna. I pamiętam 20 lat temu, jak zaczęliśmy temat NONI, doktor nauk medycznych Stanisław Ciesielski z Gliwic, który nas wprowadzał w ogóle w temat NONI, który już 5 lat zajmował się NONI, gdzieś tam ściągał skądś książkę, wtedy napisał fajną o zdrowiu i rewitalizacji. Taka książka, bo i tam jest taki rozdziałik jeden nieduży, 3-4 strony, ale o NONI, poświęcony NONI między innymi. On tam dużo pisze rzeczy. I ona wtedy mówił, on jest laryngolog, taki dobry laryngolog. Zresztą to był lekarz śpiewaków operetki śląskiej. Specjalne miejsce miał, lożę swoją, bo zawsze dbało ich tam, gardziołka, wszystko tam, co trzeba, wiecie. Natomiast był mega lekarzem pod tym względem, że on zawsze patrzył całościowo, on widział to całościowo. No gdzieś tam w jakichś Chinach kiedyś tam był trochę, mówił, że widział tak dziwne rzeczy, które wywróciły mu tą jego naukę, choć to taki lekarz z dobrych czasów uczony, bo to no, taki rocznik już solidny był, że tak powiem. Nauki pobierał w Brytanii, bo mieszkał w Brytanii spory czas, w Anglii i tak dalej. Tam tym lekarzem został potem. No w każdym razie powiem wam, że jakby on nam o tym mówił, ale to, co powiedziałaś, Zuzanna, to jest to, że my gdzieś tam, no my często się chcemy dopasować, my chcemy się dopasować do osoby, bo ona o to pyta, no to my już to na to jakby się na tym skupiamy, choć oczywiście, że to powiedzenie całościowe wspiera system odpornościowy, wzmacnia organizm. Ja dzisiaj miałem taką rozmowę, właśnie pan przytoczy, tak fajnie dopasowane do tego, wiesz, to właśnie jest to, co my powinniśmy mówić, tak mówisz, no wczoraj oni chcieli o cukrzycy, skupiasz się na cukrzycy, mówisz o tej cukrzycy, choć świadomie wiesz, że to dotyczy wielu, wielu różnych, prawda, rzeczy, prawda, akurat. Także to jest to, super, super. Coś chcesz nam jeszcze dodać, czy to tak dzisiaj mówisz? Nie, dzisiaj tylko tak trochę powtórzeniowo było. Dobra. Odnośnie tego wczorajszego spotkania. Nie, nie, znaczy mam jeszcze taką jedną relację, taką od mojej znajomej, jeżeli to w tej chwili można, od mojej znajomej, która od nie tak dawna zaczęła pić, no i tak w sumie, nie to, że sceptycznie, ona z chęcią, ale tak, ponieważ tych chorób to na 1 200 000, w związku z tym tak nie bardzo mogła zauważyć, czy się coś dzieje, tym bardziej, że cały czas aktywna bardzo zawodowo. I zasygnalizowała mi nie tak dawno, no nie wiem, 2 dni temu, że zaczęło ją boleć, jakiś czas temu zaczęło ją boleć w kręgach lędźwiowych, więc, a ponieważ ma problemy też z kręgosłupem, więc myślała, że to kręgosłup, ale to okazało się, że nie kręgosłup, tylko podejrzewała nerki, ale ona nigdy z nerkami nie miała. Piasek jej schodził z nerek. I mówi, że nigdy nie miała żadnych problemów z żadnym piaskiem i nic innego nie brała, nie leczyła się w ogóle, akurat no wyjątkowo, na wszystko się leczyła, tylko nie na nerki. Znaczy ona łączy to usuwanie tego piasku z noni. I ona mówi, nic innego nie mogło zadziałać, tylko noni zadziałało, że ten piasek zaczął mi schodzić, także bardzo zadowolona, bo przy okazji sobie oczyściła nerki. Super. Dobra, nie no świetnie, dobra, to tak, żeby właśnie wprowadzić trochę historię, bo te sprawy, materiały, co, gdzie, jak, to pokażę troszeczkę później jeszcze, poczekamy chwilkę, trochę może poopowiadajmy, bo potem nam na opowieść nie zabraknie czasu. Wiecie co, dzisiaj byłem u małżeństwa, u Rysia i Doroty, których pamiętacie ze spotkania styczniowego, ja tak wracam do nich, bo oni, to jest taki świetny przykład, ludzi, którzy zdrowotnie byli totalnie zaniedbani. Nie w sensie, że oni nie dbali o to, ale ta medycyna ich tak prowadziła, ta klasyczna, że oni coraz gorzej wyglądali, coraz gorzej się czuli, fatalnie funkcjonowali. I dzisiaj byłem u nich, bo dzisiaj zamawialiśmy 3 skrzynki. Dla osoby jednej, dla nich 2 i dla jednej tam ich klientki. Dla nich oczywiście 1 podwójną, ale oprócz tego jeszcze 2, żeby już od razu na przyszły miesiąc też była ta freak skrzynka. No i wszedłem, powiem wam, do nich. Już po studio, po pracy, na 4 się umówiliśmy, wszedłem tam do nich, patrzę na Dorotę, ta Doroty buzia, taka ładna, taka gładziutka, taka spokojna. W tej tuszy też ewidentne zmniejszenie, ewidentnie widać, że tam coś się dzieje. Ona mówi, ty,
Zobacz, mówi, zobacz, ja się w ogóle nie pocę, mówi, ty, zobacz. Taka podekscytowana tym. Rysiu mówi, z tą nogą było, mówi, tam rozmawiałem wtedy doktor Zuzanną, mówi, i z tym doktor Basią, bo on no, i mówi, z tą nogą już dużo lepiej jest. I no taki ten entuzjazm, słuchajcie, styczeń piją, luty piją, marzec, teraz kwiecień zamówili, cały czas piją noni. No. Ona sobie dawkuje, wyliczone ma 12 dawek podzielone po 60 ml i ona sobie tak to dawkuje, że rano pije jedną daweczkę i po południu, nie pod wieczór, ale po południu pije sobie drugą tą 60-mililitrową daweczkę. Tak to wyliczają. Także no tam trochę noni idzie u nich, ale tak bardzo pozytywnie i to widać po skórze, po cerze. No, zachwycony byłem tym, naprawdę zachwycony i to jest to. I to jest to, i cieszę się, cały czas pilotuję, pomagam im, wspieram ich na ile tam mogę informacją i jestem przekonany. Aha, no, dzisiaj było hasło. Czy ja nie skojarzyłem, Rysiu mówi, kurczę, ty wiesz, że ja nigdy nie siedziałem w Łodzi. Ja mówię, słuchaj, ja cię zabiorę, no przecież ja jeżdżę, wiesz, na spinning, nie ma problemu. Ale mówi, nie, nie, mówi, tej majowej Łodzi. A, do Łodzi. No, ja mówię, zabiorę was przecież, nie martwcie się, pojedziecie, razem pojedziemy. No to super, nie? Także powiem wam, super. Druga sprawa. Mamy burmistrza, który 4 lata jest. No to już taka kadencja, za rok mu się kończy. Fajny, sympatyczny gość, to nie Rysiu Bodziacki, Rysiu był 16 lat kiedyś burmistrzem, po nim był następny burmistrz, ale Mariusz taki. Mariusz, który no wydaje się okaz zdrowia generalnie. Facet solidny i tak dalej. I wyobraźcie sobie, nie ma go od poniedziałku w pracy. Ja potrzebuję z nim materiał jakiś nagrać, a jego nie ma. Wtorek nie ma, środa nie ma, a zbieraliśmy życzenia dzisiaj świąteczne od gminy, od powiatu, no żeby puścić ludziom na święta, wiecie, materiał filmowy. No i tam dzwonię do jego rzeczniczki prasowej, ona mówi wczoraj i ona mówi, dobra, dzisiaj, no wiesz co, burmistrzowa jest tylko zastępczyni burmistrza, ale burmistrz dzisiaj wpadnie o 12. Wpadnie, jak możecie wpaść, to przyjdźcie po te życzenia, nagramy szybciutko i do materiału dopniemy, bo jak życzenia dla gminy i tak dalej, bez burmistrza. No i przyszedł. No przyszedł, stanęliśmy przed urzędem na zewnątrz, szykowaliśmy wszystko, operator kamery szykuje wszystko. Ja mówię, panie Borysiu, widzę, że włoski, elegancko pani wygląda, mówię, to przystrzyżenie, to zawsze komplementem i tak dalej. On mówi, panie Waldku, A mówię, urlopik, my zawsze z urlopu ściągniemy, mówię. Jak telewizja, to zawsze panu z urlopu ściągnie. A on mówi, co to za urlop? Ja mówię, a co takiego, mówi. No 3 dni byłem w szpitalu w Poznaniu, mówi, z sercem. Wielki problem, mówi. O, a co takiego? No i tam zaczął troszkę tłumaczyć. Mówi, czekam teraz na wynik, czeka mi operacja za tam półtora, tam czy 2 tygodnie, czy jakoś. No w każdym razie. Ja mówię, panie Mariuszu, ja mam coś dla pana. Ja mam coś dla pana i kiedyś wspomniałem, ale ktoś nam przerwał rozmowę, znowu z kimś rozmawiałem i to tak wiecie, to tak. Mówię, noni, temat noni, książkę panu podrzucę a co to jest? No to tam 2, 3 słowa powiedziałem tylko, Polinezja, tamten rejon i włącza się rzeczniczka, Kopitka, która jest rzecznikiem, była za poprzedniego burmistrza, za poprzedniego i jest teraz. I mówi, słuchajcie, noni, mojej kuzynki przyjaciółka paręnaście lat temu miała ciężki przebieg białaczki, mówi. Tam była bardzo trudna sprawa. I ja pamiętam, że to noni zrobiło cuda, mówi. To noni, noni, mówi, no noni. Ja mówię sobie, brata, to musiało ode mnie trafiać, bo ja od 20 lat się tematem zajmuję. Po prostu nie wiedzieliśmy tam przez kogoś gdzieś. Mówi, no z pewno. No i ona tam do tego wrócił, mówi, tak, Mariusz, to będzie ci potrzebne. No i się umówiliśmy, będzie kontynuacja. No teraz to serce przejęty tym strasznie, ale zobaczcie, jak to się dzieje. Każdy ma różne sytuacje. No ja mam te swoje zawodowe sytuacje i jakby z nich wynikają pewne rzeczy. I naraz kobietka, którą widuję od kilku lat na różnych spotkaniach, bo jest rzecznikiem i tak dalej, i ona widzi też te nasze spotkania, widziała i tak dalej, ona tu w tej sytuacji kuma, że jej tam kuzynki, przyjaciółka przechodziła i to noni zrobiło tam fenomen, bo ta dziewczyna ileś lat żyła, potem był jakiś problem kolejny, ale to było to i no i mówię, to serce rośnie, kiedy się słyszy takie pozytywne rzeczy, a jednocześnie rozszerza się ten krąg ludzi, którzy na pewno będą promować, bo ja wiem, że jak on będzie korzystał, to on będzie promował. To jest człowiek dobrego serca. To tak we władzach różnie to bywa, ale my tu nie narzekamy na niego. To dobry gość jest, po prostu dobry. Dobry, dużo dobrego robi.
i warto, żeby żył jak najdłużej i dobrze. Słuchajcie, to takie moje historie, takie wiecie, szybkie, bieżące, z dzisiaj, no z dzisiaj dwie generalnie, z dzisiaj dwie takie, nie jakieś ekstremalne, ale widzę, że Krysia się szykuje za historią taką mega mocną, chyba. To znaczy mega mocna. Ja bym tylko, ostatnio rozmawiałam z naszą Małgosią małą z Poznania i ona ostatnio się bardzo mocno uaktywniła i fajnie jej to idzie. Poza tym jej córka, nie wiem czy pamiętacie, ona miała problemy z jelitami. Czy jak ja? Czy... Proszę, Sandra. A? Sandra. Tak, tak. Ale nie, celiak to się nazywało, czy celiakia, jakoś tak? Tak, 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 tak. Miała problemy. I wtedy zaczęła pić Noni i to Noni naprawdę bardzo, bardzo jej pomogło. Później gdzieś to chyba zapuściła, zaniedbała. W każdym razie niedawno znowuż zaczęło jej tam coś dokuczać. W ogóle stała się, przez ten czas wykształciła się na dietetyczkę, jest dietetykiem, świetnie sobie radzi jako dietetyk. I właśnie ostatnio rozmawiałam z Małgosią i Małgosia mówi, że słuchaj, akurat Sandra teraz pojechała z mężem do Włoch, no miała tam, zaczęła ostatnio duże ilości noni pić, naszego Magical Noni. Ja mówię, to świetnie, cieszę się. A nawet tego swojego męża też zmobilizowała, też zaczął pić. On bardzo dużo pracuje, poza domem też jest, prowadzi firmę, taki człowiek czynu. I zaczęła go też wspierać naszym Magical Noni. No i teraz mówi, wiesz co, rozmawiałam z moją Sandrą przez telefon i mówi, Sandra mówi, nie zabrała ze sobą Noni. Mówi, mama, jak przyjadę, to szklane mi naszykuj, od razu szklane, żeby mnie wesprzeć, bo naprawdę czuję po prostu brak tego Noni. I to jest taka na bieżąco historia. Myślę, że taka bardzo, bardzo pozytywna, bo idzie to naprawdę fajnie tutaj do ludzi, którzy już kiedyś docenili i wrócili do tego Noni i dalej szerzą, że tak powiem, informacje i sami się czują fantastycznie, dużo. No i jak tylko zapomną albo coś, to po prostu nie mogą się doczekać, kiedy znowu będą mogli się wesprzeć Noni. A jeszcze bym chciała się odnieść do tego, co Zuziu mówiłaś, że tak oni tam na cukrzyca, czy coś tam, że tak ludzie rozdzielają. My doskonale wiemy, że Noni działa kompleksowo i faktycznie warto o tym ludziom mówić, ale myślę, że to wynika z tego, że ludzie zaczynają po prostu, jak im coś dolega, mają chorobę, to oni o tym mówią i oni chcą na ten temat informacji i dlatego tak chcą, żeby im to wszystko dokładnie wyjaśniać w odniesieniu do tych jednostek, do tych chorób, które ich nękają, chociaż my doskonale wiemy, że no nie działa całościowo na organizm rewelacyjny. Tak, Krysiu, bo widzisz, bo u nas się tak zrobiło instytucjonalnie, że jest, nie wiem, chyba dalej jest tak zwany ogólny i ten ogólny to zawsze był uważany za takiego największego, najgorszego, bo tam co ogólny tam może wiedzieć. On do specjalistów kieruje dopiero, prawda? I tak dalej. A tak naprawdę w tej takich porządnych wschodnich medycynach to ten ogólny jest najważniejszy, bo on to wszystko analizuje, on to wszystko do kupy zbiera i to jest to. Ale super, super, super. No ale super to... historia. Sandro. Tak, Zuzieńko. Jedno zdanie. To też wynika z tego, że jeżeli zaczniemy mówić, że to właśnie, znaczy my to też rozumiemy, ja wiem, że my to rozumiemy, ci powiedzmy noniowcy, użytkownicy noni, fanatycy wręcz noni, ale jeżeli zaczynamy mówić o tym, że właśnie to i na to, i na to, i na to, to się źle ludziom kojarzy, bo mówią, to co, na wszystko, no jak na wszystko, no to jak to może na wszystko, tak jakby ktoś chciał wziąć jedną pigułkę i miałaby zadziałać na wszystko, no tak się nie dzieje. Waldeczko, zamroziło cię. O, teraz? Znaczy u mnie na ekranie zamroziło. Wszystko jest okay. O, już je, już puściło. Dobra, już no puściło. To może chwilowo tak, coś tam tak, się... Tak, chwilowo coś tam. Słuchajcie, super, także nie, ktoś ma może coś na bieżąco z historii do powiedzenia? Czy idziemy krok dalej? Jak tam? Jedną Baśka. Rzecz powiem tylko, tak a propos tego wszystkiego, co mówiliście w tej chwili tutaj, bo dwie rzeczy mi się nasuwają. Przede wszystkim my nie możemy decydować o tym, co ono nie zrobi w naszym organizmie. Bo ono pójdzie prawdopodobnie tam, gdzie jest najbardziej potrzebne i to niezależnie od naszej woli i naszej intencji, w jakim celu pijemy. To jest pierwsza sprawa.
Często jest to gaszenie takiego pożaru, o którym nie mamy pojęcia, a mógłby być dla nas, prawda, bardzo, bardzo poważny. To jedna rzecz. Poza tym te ciągłe podróże, chciałabym zwrócić uwagę. Pamiętajcie, przy okazji, jak będziecie rozmawiać z kimkolwiek, to zmiany sposobu odżywiania, przede wszystkim zmiana również, to najczęstsze podróże jednak samolotowe, powodują zniszczenie mikrobioty jelitowej. Mniej więcej w 25% nawet albo więcej. Więc jeżeli ktoś ma jakiekolwiek problemy z jelitami, to powinien bardzo uważać na takie rzeczy, a przywrócenie równowagi pół roku albo więcej. Także Okej. Dzięki. picie soku, oprócz tego probiotyki, ale to już. Jasne, jasne, super. Słuchajcie, dzięki wielkie za info. Teraz, zaraz właściwie takie trzy, chcę trzy, cztery źródła pokazać, z których warto będzie korzystać, ale zanim tego przeskoczę, dwie szybciutkie rzeczy związane z promocjami kwietniowymi, żeby nam to nie uleciało, dobrze? Pierwsza rzecz, którą dzisiaj z Ewelią rozmawiałem, a się szykuje już no, gdzieś tak w drugiej połowie kwietnia leci na Samoa i wróci gdzieś w połowie maja, już tak mówię, ale już tak bardzo konkretyzuję to. Natomiast pierwsza promocja polega na tym, że każdy, kto zostanie partnerem, albo klient, który zostanie partnerem, albo nowy partner, opłatę startową, tą, która jest doliczana, te 55 zł, zostanie mu zwrócone do e-walleta i będzie mógł ją wykorzystać do zamówienia. Czyli bez wpisu partner będzie, prawda? No zapłaci normalnie tam te 644, ale jak będzie robił zamówienie następne, to będzie mógł zmniejszyć o tą kwotę swoje. Czyli każdy partner wpisany w kwietniu o tyle ma taniej, prawda? Partner wpisany w kwietniu. Czy klient, który jest klientem, się zdecydował, żeby być partnerem, podaje drugiego maila i zostaje partnerem. Ta sama sytuacja. Druga promocja polega na tym, że każdy, kto w stosunku do marca będzie miał dodatkowe trzy osoby na bezpłatnej skrzynce w kwietniu, oprócz tego o trzy więcej niż miał w marcu, o trzy więcej, dla niego oprócz tych wszystkich bonusów, bonusu duplikacji, fast startu i tak dalej, ekstra 70 euro. Ekstra 70 euro. I to jest na kwiecień promocja. Celem jest pomóc no, wielu osobom zakwalifikować się na wyjazd na Sycylię w październiku, bo te bezpłatne skrzynki są tym warunkiem. Ludzie, których mamy na bezpłatnych skrzynkach, są warunkiem wyjazdu na Sycylię, no, żeby po prostu nie płacić tam za pobyt, za wyżywienie, za to wszystko razem, żeby to Will of Noni płacił. Czyli rozumiemy się. Tak, pierwsza, bezpłatni partnerzy, bezpłatny mają ten start partnerzy. Czy zwracane to im jest? Może tak, no bo trzeba by system zmieniać. Nie zmieni się w systemie tego, ale będzie, kiedy osoba jest zarejestrowana, od razu ta kwota, różnica wędruje do jej e-walletu na stronie i może ją wykorzystać zaraz do zamówienia. I druga opcja, w marcu, jeżeli miałeś, nie wiem, dwie osoby na skrzynkach, będziesz miał trzy więcej, czyli pięć, ekstra 70 euro, oprócz bonusu duplikacji i tak dalej, tych wszystkich rzeczy, które, no, które tu są naliczane, prawda? Bez względu, czy ktoś nie miał żadnej osoby na bezpłatnej skrzynce, a będzie miał trzy, to się liczy, miał jedną w marcu, marzec, nie najwięcej, kiedy, tylko marzec, jak wygląda, dobrze? I to są dwie rzeczy. Moi drodzy, Dobrze, szybciutko a dostęp. jeszcze pytanie króciutkie. Gdzie mogą nasi osoby sprawdzić, ilu mieli w marcu? Ile Krysiu, no na stronie, zostało zaliczone? w biurze swoim każdy sprawdzi. Ja wiem, ale czy to się liczy, że która zrobiła obrót trzema skrzynkami w marcu, czy która zrobiła w lutym trzema skrzynkami i w marcu wykupiła W bezpłatny marcu, nie wykupiła, w marcu. Jeżeli miałaś w marcu obrót trzy, trzema tam, skrzynkami. tak, jeżeli w marcu miałaś Okej. trzy osoby, To które były chciałam na wyjaśnić, żeby wszyscy wiedzieli. nie? Super. No. To jest jakby ten baseline, nie? To jest ta podstawa, nie? Jasne, jasne. Dobra? I słuchajcie, teraz tak szybciuteńko o tych kilku narzędziach, których warto korzystać. Warto korzystać, naprawdę warto korzystać i może czasami nie doceniamy, ale link jeden dany komuś niekiedy sprawia, że mamy potem kogoś, z kim współpracujemy, osobę bliską, przyjaciela na wiele, wiele, wiele lat, osobę, która również może szerzyć, może dzielić się z innymi. Szybciutko, tak na sekundkę udostępnię ekran i zobaczcie, takie trzy, właściwie cztery rzeczy. Jedną to już tak fizycznie, nie wirtualną, pokażę. Pierwsza sprawa, którą chciałem wam pokazać, którą
z której wszyscy potrzebujemy korzystać, bo warto. To jest oczywiście strona noni.com. OK? Strona noni.com, języki, jest tu węgierski, jest angielski, jest rumuński, jest polski, wybieramy sobie polski i mamy tu, no co prawda dzisiaj rozmawialiśmy o tym podzieleniu, ale dla wielu ludzi na pierwsze spojrzenie, na to, że ktoś tam szuka czegoś, to to jest fajna, pomocna rzecz, bo tutaj w momencie, ktoś ma z czymś problemy, mówi, nie wiem, o bólu, o ADHD, o AIDS, na alergię, klikniemy przykładowo, to jak się kliknie, to się otworzą historie osób, ludzie, którzy korzystali z Noni właśnie przy różnego rodzaju alergiach. I tutaj oni po prostu je opisują w paru słowach, w szerszym takim kontekście i tak dalej, opisują, w jaki sposób Noni zadziałało, jak im pomogło. I to dotyczy wielu, wielu różnych schorzeń, które tutaj są wymienione, prawda? Choć wiemy, że Noni działa kompleksowo, no ale na to myślenie tak to wygląda. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, z której bardzo, bardzo zachęcam, żebyście korzystali, to z Wikipedii, ze strony Morinda Cytrynolistna. Jak sobie wpiszecie na Google Morinda Cytrynolistna, to od razu się otwiera Wikipedia Morinda Cytrynolistna i tu jest piękny opis Noni. Piękny, bo to jest Noni po prostu, czy Morinda Cytrynolia. I tu jest i zastosowania Noni, i jak owoce, i jak to rośnie, jak to wygląda. I tu jest też wytłumaczone to, co Zuzia mówiła o tym wpływie na wątrobę, prawda? Tu są właśnie te trzy rzeczy, które tam kiedyś próbowano coś tam wykombinować z tym, żeby zatrzymać może temat Noni. Okazało się, że to nie ma nic wspólnego do rzeczy, więc tu jest to i oczywiście przepisy. Strona, z której warto korzystać, strona, do której każdy ma dostęp, strona, którą, nie wiem, z kimś tam stoicie i rozmawiacie chwilę, on może sobie na smartfonie wrzucić Morinda Cytrynolistna i sobie wyświetlić, sobie w domu przerzucić parę rzeczy na ten temat, nie ma problemu. Trzecia strona, z której warto korzystać, która cały czas funkcjonuje, cały czas istnieje, to jest Noni History, czyli historia Noni. Też jest kilka języków, tutaj mamy język polski między innymi i to jest strona, która jest dawno powieszona, już dawno była powieszona, ona ma dużo ciekawych rzeczy, z których można korzystać śmiało, prawda? Bo też dotyczy badań na temat Noni, co to jest Noni, najpierw jest prawie, prawda, opis, tradycyjne zastosowania. Dużo ciekawych rzeczy może się nowa osoba dowiedzieć, czy osoba, która już troszeczkę z Noni, troszkę o historii Noni. Przeciekawa ta historia Noni, naprawdę, jak to wyglądało, dużo znajdziemy fajnych rzeczy. Mamy, jeśli chodzi o temat badań, link do PubMed, prawda? Do PubMed z Noni związany i tutaj ktoś może sobie zobaczyć, jak dużo jest tych informacji na temat Noni, na temat badań związanych z Noni, prawda? Mamy, teraz jeszcze, tak, dobrze, mamy, co tu kluczowe dane, ale troszkę o Ralfie Hajniki, o tam innych może badaczach już więcej informacji nie ma, miały to się właściwie pojawić, ale generalnie strona, z której warto korzystać, warto, naprawdę warto, bo jest parę rzeczy, które no, są w stanie pomóc. Czasami podjąć decyzję, lepiej poznać to Noni, zobaczyć, mieć po prostu więcej informacji na ten temat. No i oczywiście nie mogę nie powiedzieć o tej mega rzeczy, jaką jest książka naszej kochanej Zuzi, doktor nauk medycznych Zuzanny Jeziorskiej, czyli książka, broszurka właściwie taka, bo jest to książka, ale ma 30 generalnie stron, więc właściwie 34-35 sorki, ale jest to idealny materiał, pięknie wybrany, pięknie dobrany, dotyczący właśnie Noni. Noni magiczna roślina. Bardzo, bardzo polecam wam, bardzo, bardzo polecam, bardzo pomocna do takiej pracy, kiedy twarzą w twarz z kimś się widzimy, czy nie wiem, nawet do wysłania komuś. Także jest kilka rzeczy, które są jakby i to jest coś, co jest dostępne jakby generalnie dla każdego. To nie jest coś, co jest limitowane, zamknięte dla wąskiej grupy i tak dalej. Można z tego korzystać. Korzystajcie ze wszystkich tych prezentacji, które mamy, z Zoomów, które prowadzimy, tak ten czwartkowy, zapraszajcie, zachęcajcie ludzi. Tak jak wczorajszy Zoom, który Zuzia prowadziła, tych Zoomów różnych będzie sporo. Przygotowujemy, może się uda to nam zrobić w maju, chcemy zrobić Zoom z Timem Brownem. Tim Brown jest irydologiem, mega irydologiem, doradcą, tam jakiegoś ministra medycyny gdzieś tam w Irlandii był przez lata, wiecie, on takim jest, ale natura, no jest naszym człowiekiem, działa z nami, współpracuje z nami, to właśnie przez niego mam sporo tego wybudowanego przedsięwzięcia w Brytanii i w Irlandii, a gościliśmy Tima Browna
Przecież w Polsce w 2016 roku miał świetny wykład o całej historii Noni, o tych mega, tych tysiącach, setkach tysięcy lat, jak to powstawało. I jest szansa, że